Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej, nieco troszeczkę innej jak zawsze, ponieważ jesteśmy pierwszy raz w plenerze, jesteśmy u naszych podopiecznych, u naszej rodziny Gołąb. Jak tutaj widać za nami z tyłu, dzisiaj jest ten historyczny dzień, kiedy zaczynamy kolejny nasz projekt. Jest to rozbudowa domu, w którym zamieszkują obecnie Państwo Gołąb. Chcemy im pomóc, mamy tutaj wsparcie też z Fundacji Castorama, która też chce nam pomóc, chce pomóc tej rodzinie. O tej rodzinie troszeczkę opowie mój kolega Dawid. Rodzina Gołąb to jest rodzina sześcioosobowa. Jest czwórka dzieci wspaniałych, jest pan Marian wraz z małżonką. Pan Marian, jak zaczęli budować tutaj dom, zachorował na białaczkę, która okazała się bardzo ciężką chorobą dla niego i w związku z tym po prostu nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej. Dom zatrzymał się na takim etapie, jak tutaj widzimy, był zadaszony prowizorycznie blachą. My postanowiliśmy tutaj po pierwszej jakby wizycie, że postanowiliśmy, że ten dom rozbudujemy, czyli dokończymy tą budowę. Państwo go mieszkają już 6 lat tutaj w suterynach tak naprawdę. Jest garaż, który jest zaadaptowany na salon oraz jeden mały pokoik, kotłownia i w zasadzie tyle z pomieszczeń. No generalnie tutaj jakby warto by było zobaczyć ten dom przed rozebraniem całego dachu, ponieważ no tutaj naprawdę jeżeli by przyszła mocniejsza wichura lub jakieś opady śniegu takie bardziej intensywne, no to myślę, że ten dach mógłby się zawalić. Mimo to, że był to zadaszony dom, no to generalnie wszystko przeciekało do środka przez płytę. Są zacieki na sufitach, na ścianach. No fatalne warunki dla życia w ogóle, a już z czwórką dzieci to po prostu serce się krajało. Więc my jako Fundacja Renovo wraz z Fundacją Castorama postanowiliśmy, że ze wsparciem w zasadzie Fundacji Castorama postanowiliśmy, że ten dom wybudujemy. Mamy plan bardzo intensywny i bogaty, jak widzicie Państwo tutaj dookoła, pełno materiałów już nazwożonych. W zasadzie chcemy zrobić stan surowy, zamknięty, jeżeli nam się uda pozyskać sponsorów na blachę i okna, no to mam nadzieję, że jeżeli pogoda wytrzyma, no to w tym roku spróbujemy to zamknąć, żeby po prostu zabezpieczyć ten dotychczasowy dobytek przed deszczem i przed zimą. Tutaj w zasadzie na tej powierzchni, którą widzimy, to są suteryny, to jest pierwsza płyta. Do tego dochodzi piętro i część poddasza. Także będzie każdy z dzieci miał swój pokój i takie warunki do rozwoju, jak każdy człowiek powinien mieć. Ja z tego miejsca chciałem jeszcze zaapelować, tak jak tutaj kolega Dawid powiedział, do ludzi, którzy mają dobre serce, o pomoc właśnie, gdzie potrzebna jest tutaj jak najszybciej blacha. Jak Państwo tutaj widzicie, z przodu za Wami drzewo już pozyskaliśmy, udało się. Chcielibyśmy to w tym roku zamknąć, ale czy się nam to uda, tego jeszcze nikt nie wie. Staramy się, znacie naszą fundację, pracujemy już 10 rok. Udało się nam zrobić 3 wielkie projekty, gdzie była budowa domów. Udało się nam wyremontować 7 mieszkań. To jest nasz 4. projekt i mam nadzieję, że go razem wspólnie skończymy. Jeżeli Państwo nie możecie przekazać materiałów budowlanych, znacie nasze konto, każde środki przyjmiemy, oczywiście wszystko pokażemy, na co wydaliśmy. Serdecznie zapraszam, tej rodzinie po prostu trzeba pomóc. Zaczęliśmy jakieś 7 lat temu. No i mąż zachorował na białaczkę, no i przykryliśmy to tak prowizorycznie i w tym siedzimy. Jak sobie Pani wyobraża ten nowy dom? No trudno powiedzieć. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dzień dzisiaj po prostu. No ale na pewno warunki się poprawią. A to na pewno. Ciężko jest pomieścić się w takich no, ciasnych pomieszczeniach teraz. Tak, bo dzieci dorastają, coraz to większe, nie? Teraz czego Wam przede wszystkim brakuje? No tego domu wykończonego. W takim codziennym życiu Pani nie ma się gdzie krzątać, nie ma tego klimatu. Czego przede wszystkim? Dzieci nie mają gdzie się uczyć, pracować? O co chodzi? Znaczy, no dzieci mają ciasno do nauki, jeśli o to chodzi, no bo jest jeden pokój, tak? I to dzielone zarówno przez państwo, jak i dzieci, tak? Czy oddzielnie mają chociaż jedno pomieszczenie? Znaczy, no ten mały pokój mają oddzielnie dzieci. A wiek dzieci można? Jeden skończył 18, drugi ma 16, trzeci ma 14, a dziewczynka ma 11.
Ta ziemia to jest państwa jakoś tutaj rodzinna? Tak, moja rodzinna. Z czego się państwo normalnie utrzymują, jak sobie radzicie? Znaczy męża renta, moja renta i no i dzieci 500+. I to są całe dochody, tak? Tak. Czyli pani też choruje niestety. Tak. Nie, to chcemy zamknąć. Chcemy w tym roku. Chcemy zamknąć, natomiast no, to jest tak, że my generalnie na dzień dzisiejszy nie mamy funduszy na to. Piszemy pisma do producentów blach i okien, żeby nam tutaj wspomogli, bo tych dziur troszeczkę jest do zatkania. Natomiast no, to, co udało nam się tutaj pozyskać, no to w zasadzie mamy jeszcze trochę pustaków u nas na bazie u Łukasza taty, więc je przywieziemy tutaj jakby w miarę potrzeby, bo tak naprawdę nie ma tutaj w tej chwili nawet miejsca, żeby specjalnie dwa auta zaparkować, więc nie możemy tego składować i będziemy to dowozić na bieżąco w miarę zużycia i postępów budowy. Czyli do końca tego roku chcielibyście zamknąć stan surowy? Chcemy. My byśmy bardzo chcieli zrobić, i to jest nasze pobożne życzenie, jeżeli faktycznie wykonawcy nam tutaj dopiszą i wszystko pójdzie tak, jak byśmy sobie wymarzyli, no to myślę, że maksymalnie 2-3 tygodnie my powinniśmy dach zamykać, bo zaraz się zaczną deszcze, no jest jednak jesień, tak? Więc ostatni miesiąc praktycznie lało. Jakbyśmy na takim etapie zastali taki deszcz, no to mamy pozamiatane tutaj, bo to musimy wszystko zabezpieczyć od nowa. Więc dla nas to jest bardzo duże wyzwanie, bo jakby dotychczas robiliśmy domy, w których nikt nie mieszkał, więc mogliśmy się pozwolić na rozwleczenie tego nawet na 2 lata, bo wiadomo, że był COVID, były różne sytuacje. Teraz jest z kolei konflikt i nie wiadomo, co będzie dalej. Jest kryzys energetyczny, każda firma odczuwa podwyżki i każdy człowiek, więc no, myślę, że nie będzie to łatwe. Natomiast no jednak mimo wszystko tych ludzi dobrej woli mamy wokół siebie dosyć sporo, więc no, będziemy to kleić tak, jak należy. W przyszłym roku jest szansa, żeby zakończyć całą inwestycję? Myślę, że tak. No, jeżeli nam się uda to zamknąć, to też będziemy przez zimę trochę powoli tutaj jakieś instalacje robić i gdzieś no, trochę wylewki, trochę. No to tak zawsze będziemy już inaczej spokojnie na to patrzeć i spać spokojnie w nocy, bo jednak jak jest dom otwarty, no to jest dom otwarty, tak? A jak już będzie zamknięte, no to będziemy tutaj mogli sobie powoli powykańczać.